Z tej strony Rafał, kanał Brix Moi drodzy. Dzisiaj przygotowałem dla Was moca i zbudowałem biało-czerwony domek, w którym mieszkają trzy minifigurki. W domku znajduje się sypialnia, łazienka, pokój, korytarz, garaż, przedpokój, salon i kuchnia. Zapraszam do oglądania. Dom jak widzicie jest na podwyższeniu, bo tutaj przed domem w późniejszym czasie będą dobudowane schody, jak również dookoła zbuduje mini ogródek. Do domu prowadzą te brązowe drzwi, w środku znajduje się przedpokój, który zaraz wam pokażę po prawej stronie drzwi mamy okno z kwiatami, a po lewej garaż podnoszony do góry, w którym stoi samochód, co również zaraz. Zobaczycie. Cały dom wykonałem w kolorze biało-szaro-czerwonym. Z boku domu mamy balkon i drzwi balkonowe z sypialni, jak również dolne drzwi, które z salonu będą prowadziły na taras, który w późniejszym czasie znajdzie się tutaj z boku domu. Również z tyłu mamy wyjście z salonu na ogród, który tutaj będzie stał. Na rogu mamy kran do podłączenia węża. Cały dach jest czerwony. Okna dachowe możemy ściągać, żeby zobaczyć co dzieje się w środku. Tutaj z boku na ścianie umieściłem dwa okna, dzięki którym możemy zauważyć co dzieje się w garażu, no i na górze jedno małe okienko, dzięki któremu w dzień światło słoneczne Oświetla nam ten korytarz. Moi drodzy, zobaczmy teraz, co dzieje się w środku domu. Dach oczywiście możemy zdjąć, odłożyć na bok. No i tutaj w domu, tak jak mówiłem, po lewej stronie znajduje się wyłożony płytkami garaż, w którym stoi żółty samochód. Na końcu garażu nasi domownicy mają ustawione dwa rowery. Zaraz po wejściu minifigurka wchodzi do przedpokoju, w którym znajduje się duża szafa, jak również to brązowe lustro z dwoma czerwonymi kinkietami. Płytki szare na podłodze, dzięki którym w przedpokoju u naszych minifigurek się nie brudzi. Z przedpokoju wchodzimy do Aneksu kuchennego w naszym aneksie kuchennym po prawej stronie widzimy zmywarkę, małą szafeczkę, kuchenkę z piekarnikiem, na kuchence coś tutaj się smaży na patelni. Obok kuchenki znajduje się z zmywak, duży blat, pod którym znajdziemy szafkę, a na samym końcu możemy zauważyć lodówkę z zamrażarką. Dwuszufladową. Na środku kuchni stoi stół z dwoma kubeczkami i ciasteczkami. Do stołu możemy dostawić te krzesła biało-czerwone. W momencie, kiedy figurki spożywają śniadanie bądź obiad, krzesełka możemy przystawić do tego stolika. Do kuchni dostajemy się przez te przeszklone drzwi z przedpokoju, no i tutaj na dole, za tymi białymi drzwiami, zrobiłem również mini toaletę, w której znajduje się ubikacja, papier toaletowy. Pod schodami umieściłem pralkę. Zaraz po wejściu mamy umywalkę z białym kranem, a na ścianie wisi czerwony ręcznik. Wyłożyłem całą łazienkę biało-szarymi płytkami. W rogu salonu na ścianie wisi zegar i obraz. Na kanapie siedzi minifigurka, widać na oparciu ma gazetę i ogląda duży plazmowy telewizor jakieś wyścigi monster trucków. W rogu salonu mamy biurko z lampką oraz jakąś mapą brązowym krzesłem na ścianie wisi duży ster ze statku, więc możemy przypuszczać, że nasze minifigurki to jacyś podróżnicy. Na piętro prowadzą te brązowe schody, z których dostajemy się, moi drodzy, na ten korytarz, który zaraz zobaczycie. W głębi widać drzwi do łazienki. Tu po tej stronie wejście do pokoju naszego nastolatka. W tym oknie po zdjęciu możemy zobaczyć sypialnię rodziców i panią domu. Również z drugiej strony okna są ściągane. Z tyłu widzimy pianino. Po zdjęciu tego okienka możemy zauważyć pokój nastolatka. A za tym oknem kryje się łazienka wraz z ubikacją. Więc zapraszam was teraz na poddasze. Na pierwsze piętro prowadzą te brązowe schody. Całość ogrodziłem czarno-szarą balustradą. Korytarz na tym poddaszu wyłożyłem płytkami 2 na 2. Tu znajdują się drzwi do łazienki, a tutaj znajdziemy drzwi do pokoju tego młodzieńca po lewej stronie możecie zauważyć sypialnię. Po otwarciu drzwi możemy dostać się do łazienki i moi drodzy w łazience znajdziemy prysznic z przeszkloną kabiną prysznicową. Znajdziemy również ubikację obok której jest papier toaletowy. A naprzeciwko ubikacji mamy umywalkę wraz z kranem. Zaraz obok ubikacji jest pokój młodego fana Lego. Znajdziemy tutaj łóżko, na którym widzimy zestaw Lego City. Również nasz młodzieniec jeździ na deskorolce i na snowboardzie. Na ścianie wisi plakat z okazji 60-lecia. W rogu pokoju są szuflady. I szafki, na których również leżą zestawy Lego City. Koło biurka wisi plakat z klockami oraz logiem Lego. No i tutaj na tym czerwonym biureczku mamy żółto-czerwoną lampkę i przygotowany do układania zestaw. Podłoga w tym pokoju jest w kolorach żółto-czerwonych. Jak również łóżeczko, które zbudowałem w kolorze. Żółtym, czerwonym oraz czarnym. Do pokoju prowadzą te niebieskie drzwi, które widzieliście z korytarza. Obok pokoju naszego młodzieńca znajduje się sypialnia, w której znajdziemy duże podwójne łóżko oraz pianino. Sypialnie wyłożyłem brązowymi płytkami Tutaj widzimy panią domu, która na łóżeczku przy laptopie ogląda sobie jakieś filmy Do sypialni moi drodzy prowadzą brązowe drzwi I z sypialni mamy wyjście na ten balkon Drzwi otwierają się na zewnątrz balkon ogrodzony jest brązowymi balustradami, i tak oto oprowadziłem Was po domu z klocków Lego, który zbudowałem. Tak jak mówiłem na początku, wkrótce do tego domu dobuduję jeszcze ogródek oraz ogrodzenie. Mam nadzieję, że moja konstrukcja się Wam podoba. Jeżeli tak, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, kliknijcie ten guziczek na dole, subskrybuj oraz dzwoneczek, żeby żadnego nie ominąć. Do usłyszenia, cześć!